Dzień dobry. Ja jestem Pascal, a to... Sus. Patrzcie, jaką mam fajną czapkę. Jest trochę za mała, ale ma banana na sobie. Zgadnijcie, jaka jest ulubiona gra Pascala? Nie wiem jaka. Wcale się nie sprzedałem. Wiedźmin 3? Też. Bo są na tej samej skali, jeśli bym miał oceniać. Wiedźmin 3 i Cyberpunk jest jak mango i arbuzy. Ale tak, trochę się sprzedałem. Mam koszulkę. Tu jest Cyberpunk 1, tu jest drugi, a zaraz pokażę wam, gdzie jest trzeci. O tam! Klocuch, chodzi o klocucha. Nie mam bladego pojęcia, kim jest klocuch. Dzisiaj mamy stół, a na tym stole 1,5 kilo gliny. Wydałem 2 dychy na to. To iceberg klocucha, ale ja mam w nosie klocucha. Nie wiem, kim jest klocuch. Wiesz, wyślij mi iceberg klocucha, ale jak ja nie wiem, kim jest klocuch, to co mnie ten iceberg będzie interesować? Bez żadnej obrazy dla klocucha. Jeśli nie jest minecraftowym youtuberem, to bardzo ominął się ze swoją nazwą. Ale ja nie wiem, kim on jest. To co mnie będzie interesował jakiś iceberg klocucha? No, sorry, Ziutek. Mam nadzieję, że dobre rzeczy robi, ale nie wiem, kim jest, to nie wysyłaj mi. Proste. O to chodzi. To jest wasz klocuch. Po co mi twaróg? Że go zjeść. Nie no. Ty dość przyjemny dźwięk to wydaje. Słuchajcie. Dobra, to będzie mały testowy Among Us. Dobra, widzicie? To małe ciałko. Ale użyję karty makro. I oblepiamy dziada. Czekajcie, muszę pójść po... kubek wody i sraj taśma. Tu przyklepiemy. Sus. Nie Jacka Behemota. Among Usa. Jestem w podejrzanym nastroju, bym powiedział. Tak, to jest Among Us. Jaką czapeczkę chcecie, żeby ten Among Us miał? O. Dobra, on chce poleżeć. Nie wiem, czy możecie, czy rozczytacie to. Ale tu jest napisane gluten free. Czyli jakby się uprzeć, to mogłem to zjeść. Nie no. Tutaj rozwałkujemy sobie daszek. Będzie miał czapeczkę z daszkiem. Nasz kolega. Nie taką fajną jak ja, z bananem, ale jakąś będzie miał. Ja się pozbyłem gołębi z balkonu. Ja bym powiedział, że to radosna historia. Dla mnie osobiście gołębie troszkę. Bez urazy dla dachowego gruchacza. Takie latające szczury. To jest inżynier i on chce pomóc w elektryku. Nie lubię, jak mi zostaje coś na rękach, co jest suche, a już mam. Staję się białym mężczyzną. Tylko nie to. Największy strach internetu. Biały mężczyzna na YouTubie. To trzeba zrobić impostora. Ten taki malutki będzie, a impostor może być większy. Najpierw zrobimy kulę, potem zrobimy grubsze te nóżki. Grubsze. Teoretycznie robienie z gliny to tak na serio robienie z folii i dawanie jej skóry z gliny, bo glina jest za ciężka, żeby utrzymać się sama. No i tanie jest też tak. A, shit. Zobaczę, może nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale i tak ten nożyk jest na wyrzucenie. Dobra, jest. Sobie trochę zawiniemy tego drucika. Tutaj natnę i będzie wtedy łatwiej. Byłeś uzależniony od kleju Magik. Ja nienawidzę Magika. O, jak ja nienawidzę Magika, to mało jest słów, które mogłyby określić moją nienawiść, bo nigdy nie mogłem go znaleźć, jak trzebowałem go. I każdy nauczyciel techniki, tylko używajcie kleju Magic. A ja mam w dupie ten klej. Ale tak, mam go w szufladzie teraz. Jak coś, to teraz impostora robimy. I on będzie miał otwartą buzię. I waaa! Jęzor na zewnątrz. O. I on będzie chciał go zjeść. Ucinamy twaróg. Nie jest to satysfakcjonujące? Takie ładne ucięcie.
Aż chcę to zjeść. Żartowałem. Ale jest gluten free. To wygląda jak na razie jak krzesło z bardzo dziwnym elementem. A jednocześnie lubię pracować z gliną, jednocześnie nie, bo zostaje mi na rękach, a ja nie lubię mieć brudnych rąk. Jak zostaje mi coś na rękach, to jobla czasami dostaje. Nie wiem czemu. Sus Amogus? Tak, to jest niegrzeczny impostor. Całkiem tik, co nie? No bo wiesz, on się najadł już innym, to dlatego. Nie, moja białość wychodzi na świat. Wszyscy teraz będą wiedzieć, że jestem białym mężczyzną. No co ty? Może jakieś krótsze? Nieważne, ten ząb się źle uciął. Impostur jeszcze ma takie piękne te wary. O, i stój tu. Pięknie. Ale jeszcze chcę zrobić jednego. Kto chce twaróg? W Japonii kowale mają pewne powiedzenie. Kiedy żelazo wchodzi do pieca, ty wchodzisz wraz z nim. Mądre powiedzenie. A jeśli chcecie wyrzucić zielonego za to, że jest impostorem, to komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Wcale nie czytałem tego z czatu. Chyba wygląda cacy. Tak jakby coś go ugryzło. Tak. To nie? Podczas schnięcia nasz mały koleżka niestety stracił czapkę. I musimy ją ponownie przykleić. Dlatego użyłem super glue, żeby się trzymało i już nie puściło. Oby. Jak już wyschło, to zabieramy się do malowania. Co jest wam potrzebne? Potrzebujecie tak. Farby. W moim wypadku akrylowe. Paletkę. Pędzel. I kubek wody, którego nie upuszczę, żebym sobie wszystkiego nie polał. I zaczniemy od pozbycia się nadmiaru farby. Na czubku żółtej tubki z farbą, po czym kompletnie zapomnimy o tym, że nacisnąłem pauzę na nagrywaniu, straciłem godziny materiału jak malowałem i przejdziemy już do gotowego małego Amogusa, który jest pomalowany i radosny. Po takim sukcesie pomyślałem sobie, tak Pascal, odpocznij sobie, idź spać, jutro wrócimy do malowania. Tem nastał dzień kolejny, gdzie ja zapomniałem już o mojej porażce. I mogłem skupić się na malowaniu kolejnych Amogusów. Jak podczas malowania pierwszego Amogusa użyłem metody, gdzie najpierw położyłem kolor bazowy, tak teraz pomyślałem, że przy tym zrobimy trochę inaczej. I zacząłem od najciemniejszego koloru. Zmieszałem sobie czerwony z niebieskim, trochę wyszedł taki ciemny fiolet. Pomalowałem całą nienadgryzioną część skafandra tym kolorem i na cześć tego, że udało mi się to wszystko nagrać, nadgryziony Amogus sobie potańczył. Przy okazji słuchałem świetną piosenkę z japońskiego City Popu, wrzucę link w komentarzu. Po czym przeszedłem do malowania wnętrzności. Jak do skafandra zmieszałem czerwony z niebieskim, tak teraz zmieszałem niebieski z czerwonym, żeby otrzymać piękny kolor wnętrzności Amogusa, a przynajmniej tak myślę. Jak farba wyschła, to położyłem następną warstwę skafandra. Tym razem użyłem czystego niebieskiego, żeby te spodenki przypominały bardziej kolor podstawowego crewmate'a. Następnie wziąłem kolor czerwony, dodałem troszkę wody do niego, żeby się rozrzedził i zabrałem się za pazgranie crewmate'a krwią. Ubrudziłem go wszędzie, gdzie uważałem, że krew może się znajdować. Nie myślałem o tym za bardzo. Jak będziecie sami robić coś podobnego, po prostu weźcie pędzel, pobijcie w miejscach, gdzie były ugryzienia i chyba będzie okej. Spróbujcie, pobawcie się, może wyjdzie coś fajnego, a jak nie wyjdzie coś fajnego, to się przynajmniej nauczycie. Dobra, czas na impostora. Ludzie dawali mi mnóstwo pomysłów z wyborem koloru impostora. Jedni mówili zielony, jedni mówili czerwony, jedni mówili fioletowy. Ale że i czerwonego i niebieskiego już miałem, a zielonego nie chciało mi się w ogóle mieszać, bo nie posiadałem z tych akrylowych farb koloru zielonego, to postanowiłem, że zrobię go żółtym. Jego przyłbicę lub szkiełko, cokolwiek to jest, tą szklaną część pomalowałem jasno-niebieskim kolorem, po czym, żeby zrobić język, mieszałem trochę żółtego z czerwonym.
żeby zrobić dziąsła, użyłem opatentowanego wcześniej czerwonego z niebieskim, żeby uzyskać mięsisty kolor. W tym momencie pomyślałem, że zmieszam bardzo dużą ilość wody z kolorem żółtym i czarnym, żeby zrobić sobie washa, żeby trochę przyciemnić ten żółty kolor, ale także zrobić go trochę takim brudnym i też, żeby we wszystkie zakamarki wlazł ten ciemniejszy kolor, żeby wyglądał po prostu trochę tak bardziej brzydko. Ale tu popełniłem błąd, bo dałem za dużo czarnego i później próbowałem to zabrać i efekt nie był ostatecznie tak bardzo zadowalający, jakbym chciał. No ale trzeba być zadowolonym z tego, co mamy, to nie? Później zrobimy impostorowi niezłe dziąsła, mieszając sobie różowy kolor. Na szkiełku dodałem parę pęknięć. Pod koniec wziąłem czarną farbę, próbując zrobić kontur w miejscu naszego szkiełka, plecaczka oraz nóg. Żeby wyglądało trochę tak jak faktycznie w grze. I voilà, wszyscy gotowi do zdjęcia rodzinnego. Wszyscy uśmiech. Jeśli podobał się wam ten podejrzany film, dajcie lajka, suba, zostawcie komentarz, który crewmate wam się najbardziej podobał. Uważajcie na siebie. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.